Cześć, siemanko, witacie w kolejnym vlogu, tej strony Krzysiek. A dzisiaj mam dla was nowy nabytek, o proszę bardzo. Małpa Janusz, ale to wiecie, że o Janusza chodzi. Tutaj słychać jest, słuchajcie, jakiś ryk. Słyszymy jakiś ryk. I to będzie wasze nowy nabytek, o którym wcześniej mówiłem. A mianowicie, tadam! Słuchajcie, jestem dzisiaj tutaj z Igorem i z Damianem, który właśnie jest szczęśliwym inwestorem klasa Tucano 420. Cześć Damian, cześć Igor, zbliżamy się do tego bydlaka, słuchajcie, chodźcie, obejdziemy dookoła, powiemy za chwilę coś wam o tym kombajnie, bo nie wszyscy wierzyli, jaką cenę zapłacił, sam wam powie. Kilka osób mnie hejtowało, że to taką cenę kupić niemożliwe. Niemożliwe to było do niedawna zapłacić kartą w Biedronce. A jednak jest możliwe. Obejdziemy dookoła, pojeździmy, później zgasimy. Igor może tego szampana ogarnić, żeby go nie rozjechali. Weźmy. Zobaczcie, jak on wygląda z tyłu. Zajrzymy za chwilę, jak zgasimy mu wszędzie. Wiesz, że będziesz musiał ten. Jak linie nisko, to musisz z tym zbiornikiem uważać, wiem, nie? Wiem. Ten chłopak właśnie. Prawej to właśnie jest taki, wiesz, mankamy. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko nówka, nie tykane, nie śmigane. A my idziemy do kombajnu. Folia na siedzeniach. Woda jest, jakiś pasek zapasowy. Siadaj, Igor. 4.40 jeździłem, także wiecie, jak to wygląda. Złożymy sobie rurę. Tutaj? Wyżej. Tu. Nie, jeszcze. Ten czarny. Tutaj. Składamy, tak? Tutaj właśnie widzicie, mamy kamerę cofania. Nie, to jest na rurze. A na, kamera na rurze przełączona, tak? Tak. Kamera fajnie. Mamy. Właśnie, właśnie. Dobra. W tej 440, którą właśnie jeździłem, ten chłopak powiedział, że chciałby kamerę właśnie. Tutaj mamy oryginalnie zamontowaną kamerę. Tutaj ja już jeszcze nie wiem, jak się przełącza, zaraz nam wszystko Damian przełączy. Na kamerę cofania, to jak cofasz, się przełącza sama, tak, czy? Automatycznie. Sama. Dobra, fajnie. Co, masz jedynkę wrzuconą, czy dwójkę? Dwójka, dwójeczka. Dwójeczka. Wiadomo, jak jechać, czyli co? Jesteśmy na zero. I sobie jedziemy powoli do przodu. Zobacz, jak to właśnie się... Igor, zobacz, jak się jedzie, w takiej zasadzie, patrz. Hydrostat, jak posuniesz szybciej... Tak, rozumiem, szybciej jedzie. I się, on trzyma cały czas tą samą prędkość, tak puścisz, wiesz, o co chodzi. I jedziemy 4.20. Robimy z headerem z tyłu, robimy sobie kółeczka. Nie mamy żadnej linii, bo naprawdę to jest, wiecie, mega, mega wysoki kombajn. Wprawdzie nie mamy rozłożonego zbiornika na szczęście i nie mamy do żadnych linii, mamy do dyspozycji, słuchajcie, to jest po lucerni, czy kończenie, Damian? Lucerka. Po lucerni, drugi pokos ścięty, możemy sobie pojeździć. Dobra, teraz żeby schaltujemy, zwrócimy mu trójkę, żeby przejechać troszkę szybciej. Może bardzo wziąć. Możesz się tu stygować, tak? No nie masz. Jest, dobrze, źle trochę zrobiłem, dobra. Ale i teraz jedziemy sobie na szybszym biegu. I jakby zarzucił jeden z hejterów, że jeżdżę sobie pusto kombajnem po polu, marnuję paliwo i czas, to zobacz, zobacz sobie teraz, panie Kacper Górecki, hejterze, jeżdżę sobie na próżno i marnuję czas nowym kombajnem i marnuję paliwo. Mogę, Damian, tak? Może, no widzicie, po można. Po to tu jesteśmy, tam jedziemy, nie będzie bardzo już po tamtym jeździć, nie? Możesz jechać po tamtym. O. Nie przeszkadzam. Po całym polu. I marnujemy, panie Górecki, marnujemy lucernę, byś pan wiedział. W kamerce wszystko z tyłu, zobaczcie, widzimy, jak nam tam header sobie jedzie za nami. To jest na pewno widać. Damy mu trochę szybciej, tu jest w miarę równo. Bajeczka. Radio jest, bo się pytacie, czy jest radio. Możemy sobie muzykę włączyć, ale nie będziemy włączać, bo chodzi o to, żeby nas było słychać. Co mówimy? Ile on na godzinę idzie? 25 na godzinę. A myślałem, że na szybsze są, nie? Chyba 25, nie wiem, tak było na... Sieczkarnia Jaguara 40. No. Nie próbowałem, bo gdyby trzeba było teraz próbować na maksa. Nie, nie będziemy tak jeździć, słuchaj, nie? To nie jest... Nikt tu nie przyjął wyścigów robić, nie? Otóż ci powiem, że taki challenge, wyścigi kombajnów... Nie? Fajne. Kurka, czemu nie? Może kiedyś zrobimy z Patrykiem. O. Fendt kontra Klas.
A wiesz, jak jak ściągniesz, jak się zatrzymasz od razu? No. Teraz zobaczcie, Igor za sterami. Pierwszy raz w życiu jedzie kombajnem. Damian siada z boku. Ty mu pokażę. Pokażemy mu co, jak powoli, bez sprzęgła, dobra, bez niczego. Tylko tą dźwignią powolutku sobie posuwasz do przodu i jedziesz, nie? I nic nie wszystko dzieje, sam przyciskasz, przycisku nie wciskasz. Tu opatrz, daj sobie kierownicę na dół. Ten przycisk, tu jakaś listwa jest położona i na dół. O. I teraz Igor za sterami kombajnu, a my sobie zaglądamy do środka, do zbiornika. Podświetlony, żmijki, wszystko ładnie, zobaczcie, widać. Czyściutki, nieśmigany jeszcze ze zbożem. Wyżej jak w ciężarówce. A, no widzisz, ciężarówce też masz wysoko, nie? No. I teraz jak się do przodu, to szybciej jedziesz, nie? Zbiorniczek otworzyć? Tu jest pusto, to możesz otworzyć, wiesz? A to jak ty będziesz jechał, bo on nie ma wprawy, żeby gdzieś tam, wiesz, tu nie widzę, nic nie ma, nie? No jak chcecie, możecie to otworzyć. Tak to, słuchajcie, wygląda. Otwieramy waszą rurę. Panie, widać motor. Podejrzewam, że Mercedes. Już mamy lekki zachód słońca. Mam nadzieję, że ta kamerka właśnie jest nowa kamerka. Musimy się pochwalić. No mega fajnie, duży kombajn wygląda, zobaczcie. Oczywiście dziękujemy wam za wszystkie łapki. Pod ostatnim filmem ze żniw zdjęcia zimnego High Video Wutan. W opisie było, sypał ponad 10 ton, chyba 10,2 tony. Za chwilę dawiam wam powie, ile zapłacił pieniążków za to. Oczywiście będą komentarze. Kurwa, skąd wziął na to pieniądze? Pewnie ukrot. Będziemy się starali sprzedać, bo musimy tutaj oblać nowy nawet tak szampanem, żeby chodził jak najlepiej, bezawaryjnie, jak najdłużej. I żeby gospodarze byli z niego zadowoleni. Ja wiem, że u niektórych działa to tak, że nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście, ale trzeba się cieszyć, jeżeli na wsi coś takiego się pojawia w waszych okolicach, bo to jest naprawdę, ktoś wam może pomóc, wymucić i tylko naprawdę należy być zadowolonym, że wieś w jakiś sposób się bogaci. I najpierw wyjdzie film z kukurydzy. Wiem, że niektórzy nie dowierzali, że 28 czerwca miała 2,60. Oczywiście tak powiedziałem, nie wszystko. Tam będzie wcześniej film rzucony z kukurydzy na pewno. 2,60 miała. Także kto by nie wierzył, zresztą później na poletkach będziecie mogli zobaczyć, kto z was przyjedzie. Nie wszystkie odmiany, niektóre są niższe po prostu i... Okej. Okay. Jesteśmy. No pięknie się prezentuje. Teraz pokazuję mu, jak się cofa do tyłu. Igor jeździ ciężarówką. Teraz gaszę sprzęt, porozmawiamy sobie o kombajnie. Światełko, a to światełko jedno się świeci tutaj, słuchaj, taki halogen. A to jest odprowadzanie do domu. Tak? Bardzo ładnie. Parę sekund się poświeci. Nie, no wiem, że auta tak mają, ale i kombajny, słuchajcie, tak mają. Też tego nie wiedziałem. Właśnie. Igor, jak wrażenia? Bardzo fajnie. Podoba mi się pierwsza moja jazda kombajnem. Może na kombajnicy pójdzie zobacz, znaleźć jazdę tirem. No kursy robią, jakieś tam 500 chyba kosztują, czy 600 250 na plus na kombaj. Na taki, na klasa? Ogólnie. Słuchaj, stań z przodu, to powiesz, trochę tutaj widzą, bo wy nie dowierzali mi właśnie, jakie pieniądze zapłacisz. Powiedz, jakie pieniądze zapłacisz, netto, brutto, jak to wygląda, z jakim wyposażeniem i tak dalej. 575 tysięcy netto kosztował mnie. Header mamy 4,90. W tej cenie jeszcze mamy stół do rzepaku, który jest już zamontowany na headerze. I osprzęt do kukurydzy, czyli klepisko. Sita chyba nie są wymieniane. Dobrze pamiętam, bo które tego już było. Także no cały osprzęt bynajmniej na kukurydzę, nie? 575 tysięcy. Oprócz przystawki. Oprócz przystawki, bo przystawkę brałem z innej firmy, Olimaka, Dragona GT. Która kosztowała 160 tysięcy netto. Właśnie, na czterech nożach. Na czterech nożach i tam jeszcze jakie mamy zmiatanie ścierniska, że po prostu opony jak chodzi kombajn na polu, to przystawka ma takie blachy, które przygniatają po prostu te ściernisko, całe te badyle, które są korzenie, żeby opona tak nie dostawała po tyłku.
rozumiem. Słuchaj, a teraz tak, czyli to są takie pieniądze, bo właśnie nie wierzyli, że tyle mogłeś zapłacić, każdym, że dużo więcej i tak dalej. No ja mówiłem wam wcześniej na vlogach, wiadomo, bo to jak powiedziałem, jak tu jechaliście w tę stronę, że będą komentarze, kurwa, skąd o tyle pieniążków, pewno ukradł, jak to Janosze mówią, ale no wiadomo, że wziąłeś to w jakimś kredycie i tak, klasowskim. Klasowskim, bardzo fajny kredyt, z niskim oprocentowaniem. Klasowski, bo żaden taki nie ma. Pytałem się o Neffolanda, szczerze powiem, to Neffoland miał bardzo dużo odsetek, oprocentowanie bardzo wielkie. To nawet ja znalazłem z jakimś tam po prostu facetem, którego w ogóle nie znałem nigdy. Go znalazłem i po prostu on mi dał dużą, lepszą ofertę, bo chyba 20 tysięcy dał mi mniej odsetek jak po prostu Neffoland. Bo właśnie, bo ty wcześniej rozważałeś CX-a. Tak, tylko. CX-a. I dlaczego właśnie twój wybór tutaj poszedł na Tucano? Dlaczego? Wykonanie. Wykonanie kombajnu, bez porównania. Co? Moim zdaniem, że jest takie... CX mnie zachęcał dlatego, bo miał bęben w średnicy 600. A tutaj ile mamy? Tu mam 450 tylko. Choć kąt opasania jest tutaj większy. Opasania, nie? Jest po prostu większy, ale nie, po prostu wykonanie kombajnu, no i przede wszystkim klas. Przede wszystkim mam pracę, klasa też i naprawdę służy mi. Teraz może otworzysz tapę, pokażemy tutaj widzom, jak to wszystko wygląda. Wiecie już, jaka cena została za niego wynegocjowana, także... Jeszcze tak dopowiem, także... między klasem a Neffolandem CX580 była różnica 8000 zł. Klas był droższy. No, no normalna rzecz właśnie, czyli to cię też przekonało właśnie cię cena i jakość wykonania najbardziej, tak? Wykonania najbardziej, bo wchodziłem, szczerze powiem, wchodziłem na Neffolanda 3-letniego, to ściągałem farbę po prostu z zbiornika. No. Zobaczcie, bardzo fajnie otwiera się cały bok, czyli mamy dostęp, nie wiem czy kojarzycie film Szoko, który pokazywał utrudniony dostęp do jakichś tam części eksploatacyjnych kombajna, tu zobaczcie, cała osłona i mamy dostęp wszędzie, gdzie tylko... Co najlepsze, że są światła u góry, które podświetlają nawet od zespołu. O właśnie. No może pokaż właśnie, bo to już się żarówka robi. Zobaczcie, wieczorem zapala sobie halogeniki i ma podświetlone na osłonach cały obok kombajnu, jeżeli coś by chciał sobie zobaczyć. Wieczorem coś by się stało, chociaż się nie stanie. Odpukać, słuchajcie, i tak to właśnie wygląda. Jak jest nowe, no to jest piękne, to wiadomo, nawet tak? O, nawet na skrzyneczkę taki. I oczywiście schowek skłodzony na napoje chłodzące. Tak. I bezalkoholowe. Jak jeździ, też nie pije. Dokładnie. Także tak to, słuchajcie, wygląda. Sieczkarnia elegancko. Te większe modele, wiem, 450 już mają rozrzucacze plew, nie? Też mógłbym mieć to w opcji. No ale to szedł. To było za dopłatą. Czyli na przykład to jest jeszcze, plew, tak jeszcze opcji, można by dobrać wiele i kosztowałoby by wtedy ileś tam jeszcze tak, więcej. Tak. No masz właśnie kamerkę, no, jak pokazywałeś w środku, tak, no, piękna sprawa. Mam kamerkę na rurę, jedną zamontowaną, jedną do cofania. Super, super sprawa właśnie, fajnie to wygląda. Oryginalne klasowskie, które po prostu kosztują 4,5 tysiąca. Oryginalne właśnie, ten, jak musieliśmy wtedy tam pod Wrześnią właśnie, to ten chłopak powiedział, że chciałbym mieć właśnie kamery i chyba kupi sobie. Bo wtedy nie miał w tej opcji, z drugiej strony może otwórz teraz. Zobaczymy jak wygląda druga strona. To jest fajna sprawa z przypinaniem headeru, nie? Tak, szybko złącza. Szybko złączka. Autokontur jest w nim. Tak się wysuwa na podłokę. No pewnie opcją byłoby też autopilot, nie? Tak, ale tu trzeba było mieć nawigację. Tu wygląda tak, fajnie, zobacz. Też oczywiście nam świecą lampeczki, zobaczcie tutaj. Już taka szarówka lekka się robi, fajnie wszystko widać. Zobacz jaki fajny pas. Jest po dwóch stronach. Po dwóch stronach ma ząbki. Żeberka. Fajne żeberka, no. Nie ma, zobaczcie, zbyt dużo miejsca, żeby tutaj gdzieś się tam plewy zatrzymywały. Wszystko fajnie, gładkie do minimum, nie? Wiem, miejsca do smarowania wyprowadzone w jedną szynę. Wiem, że na przykład Mediony miały tutaj, która wychodzi szneka na dole, miało średnicę mniejszą i po prostu też było to zmniejszone wydajność. I tutaj jest, tutaj co jest pewnie... Jest paliwa. Hit paliwowy. Tu jest, tu jest zbiornik. 500 litrów. Podświetlenie tylnej osi, to całe to jest w ogóle oświetlone. A tutaj co małe? Od filtra powietrza. Aha. Gruba rura, właśnie to inaczej wszędzie wygląda, także... Słuchajcie, więc wejdę sobie na górę. Żebyście to zobaczyli. Aha. I sobie wpiąć. No, dobra. Żeby nie spaść. Dobra, idę. Ciężko, ale...
Nie, no słuchaj. No. Nie na takie rzeczy się wchodziło. Największa heca była, gdybym spadł. Ale nie zamierzam tego robić. Kurna. O, fajnie, elegancko. Filtry. Tu masz zapinkę gdzieś, czy coś może trzeba może jej pociągnąć? To, żeby otworzyć pokrywę motoru. A, kluczyk. Proszę bardzo, Mercedes-Benz. Tak, pojemność silnika 7.7. Igor, jak 7.7? A Neff Holland miał 6.7. Neff, to silnik pewnie Neff, Iwakowski tak, był. Tak. A tu mamy co? Gwiazdę. Zobaczcie. To ma gwiazdę, to ma... Bez gwiazdy nie ma jazdy. Fajnie, czyściutko przykryte, elegancko. I tu jest, jakiej mocy ten silnik jest, Damian? 245 koni. 245 koni. Tu jest spodnica, wypinana na bok. Do no bajka. Calutka. Fajnie się uchyla cały bok, nie? Tak. Jak rozmawiałem tam z osobami, które użytkują taki kombajn, podobno się tak nie brudzi strasznie przez te koło. Cały czas chodzi, wyciąga ten brud i po prostu daje go na bok. Nie? Aha. Także no... Okej. Okay. Zamkniemy. A tu mamy DPF, tak? Czy to jest nie, SCR? To jest bez DPF w ogóle. Aha. Tu jest zbiornik na AdBlue. Aha, bo on ma AdBlue. Tak, on ma AdBlue, ale jeszcze jest bez DPF-u. Aha. Tak, tu się wlewa AdBlue. No AdBlue to dużo nie idzie, nie? To tak... Nie, nie. No jest tam cząstkowe. Ten, ale... Rura wydechowa, zobaczysz, że można prawie zajrzeć do zaworów. No dokładnie. A tu się z tyłu, tu jest taka długa zabudowa, że tu nam się wydaje z tyłu krótki, jest jak bizon, nie? Bo tu silnik jest na spory, ogromny. A on właśnie, nie wiem, ten kogut to jest jakiś na magnesie, czy coś? Nie. Czy taki, aha, taki placek po prostu jest. I on do tego... Tu od spodu przekręcony. A, od spodu i przez ten. Tak, tak wygląda header z góry, słuchajcie. Fajnie. Fajnie, dobra, schodzimy na dół. A? Tak, już nie będę do góry wam tam chodził, albo i wejdę, słuchajcie. Co mi szkodzi? Mamy zbiornik. A powiedz mi, Damian, jaka jest pojemność zbiornika w litra, bo teraz w litrach się podaje, tak? Zbiornika w litrach jest chyba 6,5 tysiąca, jak się nie mylę. 6,5 tysiąca litrów, to daje mniej więcej w wadze średnio pszenicy? 5,5-5,600 wchodzi gdzieś pszenicy. Około 5,5 tony pszenicy. Tak. Neff Holland miał bodajże 7,5 tysiąca chyba zbiornik. Trochę większy? Większy. No ale... Tak, to przecież to się wysypie, wiadomo, nie? Dokładnie. Od tego są przyczepy. Dokładnie. A przyczepy są Metaltecha. No właśnie. DBL, 12, dwie bliźniaczki, siostry. No tak tu zauważyłem, nawet oświetlenie jest, widzisz? No. Gdzie? Tutaj, pod spodem masz LED. A faktycznie tutaj też. I tu jest na stop. Na stop, czyli wieczorem, jeżeli, słuchajcie, jeżeli wieczorem wchodzimy sobie na kombajn, też mamy podświetlone tutaj, zobaczcie. LEDowe podświetlania i pod drabinką, żebyśmy gdzieś tam postawili nogi, gdzie nie trzeba i sobie nie spadli, nie? Dokładnie. Tu jest załączone, tak samo. Aha, tu jest... No właśnie, włącz, owa, zobaczcie. Są tu psztyczkiem włączane, zwykłym. I w środku też masz tam? Tak, tylko przekręcę kluczykiem i wam pokażę, jak jest podświetlane, te klawisze są podświetlane. Aha, to ja złożę ci drabinę. Ameliniowa jest, to nie pomalujesz. W ten sposób. Słabo z celowaniem. Czas nie kuta, z miejscu nie stoi, słuchaj. Tu mamy to oświetlenie. No właśnie. Czyli muszę go odpalić w takim razie. To go odpalę. No to zapal, zobaczymy. Aha, faktycznie jest tu lampa. Teraz ciemno nie będzie widzieć, ale sobie zajmiemy mu do klawiszów. Starsze klasy były, wiesz, robione na panewkach drewnianych. Ciekawe, czy mam klasę też to stosują. O, wszędzie lampy, zobaczcie. Jak na choince. Z tyłu też lampy. Taką ciekawostką wam pokażę, o której powiedział mi właśnie ojciec Damiana. Zobaczcie na stole rzepaku. Jeden nóż w tą stronę, drugi nóż w tą stronę założony. Nie wiem, co to ma, nie chcę się wymądrzać. Nie? Bo słyszałem, wiesz co? A,
światło. Halo! Patrzyłem, czy echo dobre idzie. Zajrzeliśmy mu do środka, bo ojciec właśnie pokazał, tutaj widzą, pokazywałem taką ciekawostkę, że do rzepaku właśnie jeden jest nóż założony w tą stronę, drugi nóż odwrotnie właśnie. Ty wiesz dlaczego tak, czy nie wiesz? Nie mam właśnie pojęcia. Też się nad tym zastanawialiśmy właśnie na stole, dlaczego tak jest. Widocznie musi tak być. A przy kederze jest normalnie zmontowana. No właśnie. Głupi się nie pozna, a mądry powie, że tak musi być. Dokładnie. I proste. Firestone'y. Takie jak ma... Ja mam u siebie Firestone'y właśnie na tym, na kejsie. Tak to wygląda. Wszędzie zobaczcie. Fajne światełka, wszystko fajnie widać. Woda kapie, bo przed chwilą niedawno padał lekko deszcz. A my sobie widzimy i słyszymy, jak pracuje motor. Długi łańcuch tam ma, nie? Skubaniec. Zamykamy. Zamki normalnie. Zamki. O, tak samo widzimy. Cały spód, nie? Dobra, zgasz go, Damian. Trzeba polać. Jasne. Żeby służył. O, proszę. Już widzicie? Jaki przydatny schowek na szampana. No dobra, Damian, ty będziesz otwierał, nie? Nie no, Krzysiu. Nie no, jak ręce twój kombajn, mój szampan, ale dowiesz, ja razem ty polejesz, a polejemy. Ja go porządnie rozbujasz, żeby poszedł w ten. Powietrze. Dokładnie. Bo się robi powoli szarówka, to wiesz, na kamerze już kamerka nowa, nie ma, ona się sprawa. Mam nadzieję, że będzie dużo lepiej, fajnie widać. I musimy pamiętać, żeby rurę złożyć, to będziemy pamiętać, ale żeby zamknąć zbiornik, bo tam kable. O co się tylko ten, to nakryjemy, jak nie będziesz strzelał do niego. Podejdź bliżej, kudnie w szybę. Bo może 3000. I na myjnie. I na myjnie jutro. Niech służy. No i teraz ja mu trochę naleję. Po... No polejemy tak mu. Niech służy jak najlepiej i bezawaryjnie. Masz na koło, a zostało po łyku. Po łyku możemy zrobić. To nie statek, więc nie powiem mu pływaj po przeżytach i po pszenicach i nie będziemy rozbijać butelki, bo lakieru szkoda. Dokładnie. To nie blacha 20 jak na okręcie. Słuchaj, to co może, Damian, odpowiedzieliśmy w miarę wszystko, jeżeli coś by kogoś ciekawiło, czekam na wasze pytania. Odpowiemy, Damian pewnie odpowie bardzo chętnie. Tak, Damian, przyjadę. Chętnie był Damiana, nagram, może jak będę miał chwilę czasu, usieję od żniw, Damian gdzieś będzie kombajnował, to słuchajcie, nagramy jak kombajnuje coś tam. Tak, bo a teraz firmą usługową, więc coś chyba tego cięcia będzie. No właśnie, także zobaczymy, jak ten film będzie wrzucony, zawsze to będziemy polecać i tak samo cięcie kukurydzy, to już ten film na pewno wyjdzie. Także tutaj jest okolic, może w dalszych okolicach większość, jak więcej cięcia. Jak najbardziej można. Nowa maszyna nie będzie gubiła, wiadomo, dobrze, oblana szampanem. To ja proponuję teraz tak, Damian, bo się szarówka robi, złóż zbiornik, złóż rurę, wjedź na podwórko, a my po drodze sobie przejdziemy, jeszcze zapię twojego John Deere'a chwilę, bo już nie będziemy tu mieszać tego John Deere'a, rozumiesz, całość tego filmu, może kiedy indziej, ale po prostu pokażę, jaki to jest, nie? I nagram cię, jak odjeżdżasz, bo się robi coraz bardziej szaro. A nie wstecznie zapali, to tak samo, nie? Tak, tak. Z kaderem potrzebuje ile miejsca, zobacz, nie? Kurna ciężarówka. Fajnie się jeździło, nie? Inna zasada, widzę, kiedy dostacie ustawić, że on ci idzie taką prędkością. Jak miał GPS-a, właśnie tego autopilota, to wtedy autokontur, on nawet, wiesz, sam się łapie od po brzegu, ten jak pnie, nie? No, jakby jechał z kombajnem, to było... Zaraz zobaczę, czy przejdzie. Chyba tak. Tak. Zobaczcie, mamy linkę. Mamy lekki problem, ale przechodzi. Tu mamy rowek. Nie powinien.
na tamtą stronę ciężar, nie? No. Znaczy wiesz, on tu jak będzie robił. Go zdejmie, to se założy, wiesz. Czekaj. Drabinkę złóż, bo o pryzmę ci zahaczy. Przyczepki duże ma, zobacz, to sobie na przyczepki może wsypać dużo. Dwunastki to są. No i dobra, nie będziemy tam już szli, bo się, słuchajcie, szarówka robi. Przyjdziemy tylko z daleka, pokażę wam do John Deere'a, bo już będzie prawie ciemno. A kamerki sprawują się, nie wiem jak ta, po ciemku. Zobaczcie, nowy asfalcik, przyszedł nowy kombajn, to i położyli nowy asfalt. Pokażę wam z daleka John Deere'a. Ale to może w innym odcinku. O, zobaczcie, tam sobie stoi John Deere. Mam nadzieję, że go jeszcze widać. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, Damian ma do sprzedania rekorda. Jest już za ciemno, więc go dzisiaj nie pokażemy, ale jeżeli ktoś był zainteresowany, no to piszcie i postaram się udostępnić numer telefonu z przystawką do kukurydzy. Także dzisiaj będziemy się żegnać i trzymajcie się do kolejnego vloga. Cześć!